Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego. Co prawda jesteśmy w dobrym czasie, bo do terminowego rozpoczęcia tego punktu mamy jeszcze 15 minut i póki co nie widać na sali przedstawicieli albo pana premiera, albo jego przedstawiciela. Gdzie jest premier? Polskich spraw ludzie czekają na granicy. Gdzie jest premier Morawiecki? Na to pytanie z pewnością za chwilę uzyskamy odpowiedź. Zatem może umówmy się tak, że nie będę określał minutowo przerwy, tylko ustalimy ją na ten moment, dopóki ktoś z przedstawicieli rządu się nie pojawi. Zatem ogłaszam przerwę do czasu pojawienia się przedstawicieli rządu. Panie pośle, to jest naprawdę 15 minut. Co za zamordysta z tego posła broni. Skrupula. Porządek musimy. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego. Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Proszę ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi panią Annę Gembicką o przedstawienie informacji. Słucham. Panie pośle, jednak używam określeń ustawowych.